Dziś zapowiada się piękny dzień, więc odpalam licznik, wgrywam trasę. O, ale szybko złapał fiksa. Już jest tak, pyk, trasy, New Bike Day. Wybierz, nawiguj, New Bike Day już powoli się rozpoczyna. Więc elo velo rowerzyści i eskeraże, to co dzisiaj Wam pokażę, to no oczywiście Cross Esker 5.0 z nowej generacji. Ale póki co jadę, bo będzie dzisiaj piękny dzień, ale na razie jest tylko 2 stopnie, więc muszę się trochę rozruszać, aby nie zmarznąć. Później jak już się zrobi trochę cieplej, to co nieco więcej o tym rowerze powiem. A jest co gadać, bo film miałem wstawić w ogóle już 2 tygodnie wcześniej w walentynki. Miał być zatytułowany jako rower, którym się zakochałem, ale go z pewnych przyczyn nie wstawiłem. Druga sprawa, że rower też już w międzyczasie trafił na reklamację. A trzecia sprawa, że też zaszły pewne zmiany i będę chciał Wam powiedzieć, co i dlaczego zmieniłem. I w miarę po kosztach, a przy okazji zrzucając kilogramy z prawie 12 na poniżej dychy. Dobra, jadę. Yes, a Facebook. Pamiętacie to miejsce? Tutaj nagrywałem film o tym liczniku IGS630S oraz troszeczkę o tej lampce. I ten film był nagrywany, ja wiem, z 3 miesiące temu. I tak naprawdę dopiero teraz, po 3 miesiącach, tą lampkę naładowałem, chociaż nie była rozładowana. Zobaczcie, jak to jest pięknie, ale... Ona nie była rozładowana, więc tutaj bateria wytrzymuje bardzo długo. Producent podaje, że nawet 60 godzin. Jestem mile zaskoczony. Oczywiście też nie korzystałem tylko i wyłącznie z tej lampki. Korzystałem też z Wontragera Flara RT, ale naprawdę no, jestem zaskoczony, że przez ten czas, bo Wontragera już musiałem chyba ładować z 5 razy, a to jeszcze ani razu. Cóż, rower niestety się już troszeczkę upierdzielił. Był taki ładny, czysty, amerykański można powiedzieć, a nie amerykański, tylko polski. Może nie wygląda, ale faktycznie to jest polski rower zaprojektowany w Polsce. Oczywiście wykonanie nie jest do końca w Polsce, ale możecie pisać już w komentarzach, czy Wam się on podoba, czy nie. Ja może Wam teraz pokażę ten rower, jak był czysty jeszcze w oryginalnej konfiguracji, a zaraz się jeszcze trochę przejadę i powiem, co zmieniłem dla tego. No to co, jadę dalej pocieszyć się dzisiejszą ładną pogodą. Z okazji tego, że to jest New Bike Day, to jeszcze jadę w nieznane tereny, bo zaraz gdzieś tutaj odbijam w kierunku takim, gdzie jeszcze nie jechałem i dojadę do, myślę, że bardzo fajnego miejsca, gdzie tam sobie zrobię dłuższą przerwę i co nieco poopowiadam o zmianach. Czuć już powoli wiosnę, mam nadzieję, że już ta pogoda będzie się cały czas polepszać i że w końcu się zejdzie z tego trenażera i będzie się jeździło dużo, dużo więcej na zewnątrz. Uła, ale sobie drogę wybrałem. Nie no, bajeczka. Nic tylko jechać. Jak to powiadają, ahoj przygodo. Dobra, musiałem się delikatnie naddać i zobaczcie, jaką drożkę znalazłem. Ale bajeczka. No pięknie jest. Jeszcze nawet tej drogi nie ma na mapie, więc jakiś świeży temat. Jeden ze znajomych mi o tym mówił i teraz już wiem, o co chodziło. Bardzo dziękuję. Nie no, zobaczcie, jak tu jest pięknie.
rezerwat Gościąż. Kurde, ale bym odwalił numer, jakbym na siłę pojechał tamtą drogą. Shooter. Shooter. I jeszcze raz shooter i to premium. Ale fajnie, cieszę się jak dzieciak. Nowy rower, nowe drogi. Piękna pogoda. O to chodziło. I patrzcie, można kulturalnie przemieścić trasę, żeby natrafić z powrotem na to, co się wyznaczyło. Można. Takie proste urządzenie, a Garmin nie potrafi takich rzeczy. O proszę, gdzie ja wyjechałem. W Nowym Duninowie, w takim ładnym parku. Tutaj, o, ruiny. Pałacyk jeden. I tutaj taki ładny dworek. Ale ładnie dzisiaj. Nie no, poezja. Okej, znalazłem ładne miejsce do nagrywania. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo troszeczkę wieje. I mam nadzieję, że rower się nie przewróci. Ale myślę, że tym koreczkiem tutaj pod spodem, co jest, jest on odpowiednio zabezpieczony. Teraz tak, co jest, a co było, i może na razie zacznę od samej ramy, bo według mnie rama jest, powiedzmy, takim sercem roweru. I ja wiem, że wy zaraz powiecie, że ten rower ma połowę części powymienianych i pewnie powie, że to bardzo fajny rower, że mimo że nie ma już seryjnych komponentów, więc na koniec powiem wam, jakie były wstępne odczucia z tego roweru, jak się przejechałem kilka razy na konfiguracji seryjnej, a jak jest teraz. Jeszcze z takich kwestii, jakby ktoś pytał, no to jest rozmiar L i na pewno dużo osób powie, że o, znowu wziął za mały rower, bo pewnie XL-ka byłaby lepsza. I tak, i nie, ale to też wytłumaczę może za chwilę. Na razie przejdźmy do komponentów. Rama aluminiowa z karbonowym widelcem, bardzo zbliżona do Meridy Silex, i na pierwszy rzut oka mógłby się wydawać, że to jest prawie że ten sam rower, ale odczucia z jazdy wstępnie są zupełnie inne. Nie da się ukryć, że jak pierwszy raz zobaczyłem go na prezentacji Crossa, no to w tym rowerze się, powiedzmy, zakochałem, z tego powodu, że jest on w przepięknym pomarańczowym, a może nawet bym powiedział dyniowym kolorze. Geometria bardzo podobna też do Silexa, ale naprawdę zupełnie inna, co na pierwszy rzut oka się nie wydaje. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to pozostaje przy zdaniu, że te rowery są dłuższe i warto przemyśleć dokładnie rozmiar tego roweru, bo wydawałoby się, że ok, rowery są dłuższe, ale mają krótsze mostki, bo każdy model standardowo ma mostek 70, to jednak przeliczając sobie wartości, to S i M rozmiar wychodzi o 2 cm dłuższy rower, czyli tak naprawdę o jeden rozmiar, czyli stara M-ka może być, można powiedzieć, że jest nową S-ką, L-ka wychodzi o centymetr dłuższy, a XL-ka wychodzi na minusie finalnie, bo XL-ki miały długość 560, chyba 5 mm, plus mostek chyba tam setka, albo 90, setka. A tutaj jest 590 z mostkiem 70, czyli finalnie wychodzi jeszcze centymetr krócej, więc jeśli ktoś się zastanawia nad rozmiarem, to trzeba to naprawdę dobrze przemyśleć, skonsultować, ewentualnie się nim przejechać. Rama bardzo przemyślana, mnóstwo miejsc montażowych, poczynając od oczywiście góry, czyli akurat tak, na taką torebkę, płetwę bikepackingową. Tutaj są dwa, a nawet trzy miejsca na koszyki, na bidon, chociaż te tutaj pod spodem są według mnie troszeczkę bez sensu. Nie wiem, czemu do końca to ma służyć, chyba że po prostu to jest koncepcja taka, że jak ktoś jest naprawdę mega, mega bikepackingowy i tutaj sobie weźmie, zamontuje jakąś sporą torbę, to tu będziemy wtedy miejsce na jeden bidon, bo ewentualnie tam pod spodem można tylko zmieścić pompkę, albo nie wiem, może jakieś multitule, coś, no nie wiem, to tak dziwne trochę te otwory, ja bym dodał troszeczkę inaczej, czyli dałbym trzy otwory w równych odstępach, żeby można było sobie zadecydować, gdzie ten bidon przywiesić, ale spoko, ok, takie rozwiązanie. Są oczywiście miejsca montażowe na błotniki, na bagażnik specjalny, który można znaleźć w modelach Trans czy Evado, oraz zaciągając też właśnie tutaj z tych modeli jest mocowanie pod podpórkę, jakby ktoś sobie życzył.
I powiem szczerze, że w Eskerach już nie jedna osoba, która kupiła rower, montowała podpórkę, więc nie jest to coś nadzwyczajnego. Widelec też posiada trzy miejsca montażowe pod różne torby czy też bidony, kto jak co lubi, więc naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o widelec, to od razu mogę powiedzieć, że ten widelec był reklamowany z tego powodu, że tutaj przy koronie widelca był on jakby jakoś troszeczkę taki niedomalowany. I zawsze fajnie się mówi na YouTubie o negatywnych rzeczach, bo te negatywne rzeczy się bardzo szybko rozchodzą, a tutaj zgłaszam to jako pozytyw, bo okej, trochę minus, że faktycznie ten widelec nie był oryginalnie idealnie pomalowany, ale plus taki, że zgłosiłem reklamację w czwartek, w piątek przyjechał po widelec kurier, w poniedziałek już była informacja, że ten widelec został wymieniony i we wtorek z powrotem ten widelec był, więc mówię, fajnie. Jeżeli chodzi o reklamację, to Cross, mimo niektórych opinii negatywnych, bardzo fajnie działa. Tego troszeczkę się bałem, jak zacząłem pracować w sklepie, gdzie sprzedają się Crossy, ale o dziwo jestem mile zaskoczony. Nie zawsze jest idealnie. Dużo też zależy od osób, które reklamują te rzeczy, więc jeżeli czasami w internecie widzicie jakieś dziwne opinie, że coś tam poszło nie tak, to też dużo zależy od tego, kto to reklamował i w jaki sposób. Ale to już może temat kiedyś na inną okazję. Więc widelec jest nowy i powiem szczerze, że chciałem trochę dłużej pojeździć na standardowej konfiguracji, ale że trochę jest kombinacji ze zmianą widelca, bo trzeba było przeciąć przewód, żeby móc wyciągnąć go z widelca. No to od razu mechanik, który pomagał mi ten rower konfigurować, składać, to powiedział, że już fajnie jakbyśmy zmienili go na taki docelowy. A propos zmian, to jest tutaj takie wewnętrzne prowadzenie linek i powiem szczerze, że ma to swoje pozytywy, ma to swoje negatywy. Pozytyw jest taki, że łatwiej jest przeciągnąć linki pancerze w środku. Negatyw jest taki, że troszkę przy efekcie końcowym trzeba się troszeczkę namęczyć, powiedzmy, z tą konfiguracją. Najlepiej jak po prostu są dwie osoby, jedna przytrzymuje, druga wkłada, ale samemu też można dać radę, mi się jakoś udało, więc spoko. Lecę dalej, bo trochę wiaterek się zrywa i słońce zaszło, więc poszukam trochę jeszcze jakiegoś fajnego miejsca. Przejechałem kolejny kawałek, który był do tej pory przeze mnie nieodkryty, a dokładnie z Nowego Duninowa w stronę Lucienia. Do samego Lucienia, do Miałkówka, do Okrąglaków dzisiaj nie dojeżdżam, ale jakby ktoś chciał, to na moim kanale są filmy, a szczególnie na przykład ostatni film chyba z Okrąglaków jest, gdzie żegnałem się z Meridą Silex, więc jakby można powiedzieć, troszeczkę historia zatacza koło i znowu jadę w podobne tereny. A propos terenu, to właśnie znajduję się w najbardziej szczytowym miejscu na tej trasie. Jeżeli ktoś w ogóle chce link, to oczywiście będzie on w przypiętym komentarzu, bo naprawdę trasa jest mega piękna. Jest bardzo piękna, krajobrazowa. Drogi z reguły utwardzone, jest troszeczkę piasku, wiadomo, teraz po zimie to jest trochę bardziej ubite, myślę, że pewnie w sezonie będzie troszkę bardziej piaszczyście, ale generalnie jest ok, nie ma jakichś takich mega głębokich piasków, więc naprawdę spoko, polecam. Zaraz będę musiał się rozebrać, bo akurat ładnie słonko świeci, ale póki co wróćmy do roweru. Wracając do ramy, to może przejdźmy jeszcze do kwestii lakieru. Jak już wspomniałem, jest on takim pomarańczowym, dyniowym i wydaje się na razie, że jest bardzo dobrze wykonany. Jeżeli chodzi o taką twardość lakieru, nie jest tak, że on tutaj może bardzo szybko się porysować, ale tym razem dla bezpieczeństwa, nie wiem czy zauważyliście, mój bardzo dobry mechanik Paweł, a przy okazji troszeczkę lakiernik, jaki można powiedzieć, taki detailista,
wziął i zabezpieczył to. Widać tam może w niektórych miejscach, ale naprawdę trzeba się przyjrzeć, bo na pierwszy rzut oka tego nie widać. Rama została zabezpieczona tutaj od góry do któregoś tam momentu. Jest na widełkach. Tutaj z tyłu też oczywiście jest. Pod ramą też jest tutaj wszystko ładnie zabezpieczone. Nie wiem, czy zauważyliście, jak to ładnie jest wykonane na widelcu. A tak serio to na widelcu jeszcze nie ma, bo jeszcze nie zdążył, ale za niedługo na pewno tutaj też trafi taka folia zabezpieczająca, bo lepiej, żeby była, dużo nie waży, a lepiej coś takiego mieć, bo jak widzieliście w moim poprzednim rowerze było niemiło. Niestety jak to Shimano i tutaj szkoda, że Cross zrezygnował tutaj z obniżonego asymetrycznego trójkąta, bo było to bardzo fajne rozwiązanie. I teraz no, trzeba będzie uważać, żeby łańcuch mocno nie obijał ramę. Jeżeli macie jakieś patenty, to oczywiście dawajcie znać, bo oczywiście to sprzęgło tutaj w tym to no, działa, ale i tak mimo włączonego sprzęgła to potrafi się łańcuch obijać o ramę. A propos jeszcze sprzęgła, na początku było tak mocno dowalone. Musiałem tutaj rozkręcić i troszeczkę poluzować i myślę, że jeszcze trochę będę musiał, bo mimo, że teraz sprzęgło nie jest włączone, to jest, no działa to bardzo, bardzo ciężko, więc jeszcze tutaj chyba będę musiał poluzować, zobaczymy, albo tak zostawię po prostu i będę jeździł bez sprzęgła, zobaczymy. Czyli myślę, że chyba tyle odnośnie ramy. Teraz przejdźmy do komponentów, co się zmieniło i dlaczego. Czyli powiem tak, ja jestem już, można powiedzieć, trochę starej daty, w tym roku wchodzę 18, ale drugą. I mam już jakieś swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś tam przemyślenia i ten rower wstępnie nie był zły, ale ja mam przyzwyczajenia na przykład takie, że wolę jeździć na nieco dłuższym mostku i na napędzie 1:11. 2:11, 2:10 czy 2:11 to nie dla mnie. Ja wolę jeden blat, bo łatwiej później napęd wyczyścić, ładnie to wygląda, mniej waży, więc spoko. Więc przejdźmy od góry. Tak jak wspomniałem, też nie chciałem w ten rower mega dużo inwestować, więc starałem się wszystko robić jak najtańszym kosztem, nie wykorzystując niektóre rzeczy, które już miałem, czyli mniej więcej na przykład koła, opony i sztyca, ale wpadło też tutaj kilka nowych kwestii. Klamko manetki GRX 600, zaciski zostawiłem GRX 400, tylko po prostu podmieniłem klamko manetki. I tak samo też pozostawiłem na razie przerzutkę. Ona jest standardowo od 10, ale o dziwo z 11 działa bardzo, bardzo dobrze i obsługuje też tutaj największą koronkę, czyli 42. Finalnie tutaj wpadnie pewnie kaseta Garbaruka, która jest, no, powiedzmy, trochę lżejsza i ma większy zakres. Myślę, że już ta przerzutka tego nie obsłuży, więc możecie wpisać w komentarzach, bo bardzo jestem ciekaw, czy pod klamką manetki GRX-a podejdzie przerzutka do Orki 11, na przykład 5100. Z chęcią bym tutaj zamontował, bo fajnie wygląda, no i oczywiście ma duży zakres, więc fajnie. Pytanie, czy ktoś już coś takiego stosował, więc możecie pisać w komentarzu, bo takie rozwiązanie mi się widzi. No jak nie, no to finalnie trafi tutaj jakaś pewnie 600 z zakresem 11, ale to zobaczymy. Padł tutaj mechanizm korbowy GRX, ale 12-rzędowy, bo niestety z ramieniem o długości 172,5 z 11 były niedostępne, a akurat trafiłem okazyjnie, że za 400 zł kupiłem ten mechanizm korbowy oraz te klamko manetki za 900 zł, czyli mamy tutaj inwestycje w kwocie 1300 zł. Trzeba brać jeszcze poprawkę na to, że stare komponenty sprzedam, czyli podejrzewam, że klamko manetki sprzedam za jakieś, nie wiem, 500-600 zł, stary mechanizm korbowy sprzedam, nie wiem, za około 300 i część pieniędzy się zwróci. Więc inwestycja około 500 zł, żeby tak naprawdę napęd zmienić. No jeszcze łańcuch, który tam kosztuje około pewnie stówki. Kasetę już miałem. To jest kaseta z Eskera 7, ale finalnie pewnie tutaj wleci Garbaru, który też już tutaj był. Teraz kierownica i mostek. Kierownica to jest bardziej szosowa. Ja też nie jestem zwolennikiem flary, więc tutaj jest prosta kiera z delikatnym wzniosem, około chyba tam centymetra, więc to też troszeczkę wpływa na komfort. To jest kierownica zdemontowana z Orbea Terra, czy nie wiem, z jakiegoś roweru Orbea szosowego.
o szerokości 42 mm. Poprzednia kierownica była tutaj o szerokości 44 i tutaj była bardzo, bardzo cieniutka. To jest standardowe rozwiązanie Crossa, że tutaj daje podwójną owikę, co oczywiście ma swój plus, że poprawia tą komfort, a grubość kierownicy jest wtedy na odpowiednim poziomie. Tutaj owika wleciała GUI, był Fizik, jest GUI. Fizik nie jest zły. Myślę, że Fizik jest bardzo wytrzymały, ale w dotyku i tutaj w wyglądzie na pewno lepszy jest ten GUI. Bardzo fajnie się ugina, to jest chyba grubość 2,5 mm, ładnie się trzyma, więc naprawdę spoko. Wspornik póki co wleciał jakiś, który miałem taki pod ręką, czyli Bontrager z systemem montażowym Blender. O tym już nieraz się wypowiadałem. Tu jest ten starszy system jeszcze, gdzie jest trochę więcej kombinacji, jeżeli chodzi o zastosowanie fajnych uchwytów. Długość 100 mm i finalnie kierownica z trochę krótszym reachem, z dłuższym mostkiem. Wyszło tak, że ten rower jest o centymetr dłuższy niż był, czyli tak naprawdę jest teraz bardzo podobny na długość, jeżeli chodzi o podobnie do Escara 7, ale odczucia są oczywiście inne. Od razu powiem, bo może później zapomnę, to co mi się podoba, to to, że teraz jak na przykład jadę w tym chwycie górnym, tutaj tym najdłuższym, i nagle sobie zmieniam tutaj chwyt, żeby miał troszeczkę wygodniej, to przy delikatnych, ugiętych ręcach jest bardzo podobna sylwetka, więc spoko. Przy okazji mam tutaj taką, jak to mówię, zawsze mówię, naturalną amortyzację. I plus taki, że jak są czasami dłuższe kierownice, to ja wtedy potrafię zahaczyć kolanem, a tak teraz tutaj jak jadę, to nie ma w ogóle takiej możliwości, więc wyszło to naprawdę na plus. Bardzo fajnie to się trzyma, kieruje, więc mega, mega to mi się podoba. Teraz przejdźmy tak. Sztyca, Tosik, bardzo często ostatnio pytacie o tą sztycę, jak mi się sprawdza. Jak widać, się sprawdza bardzo dużo. Ona teraz w tym momencie wystaje, więc będzie miała ona pole do popisu, czy to wytrzyma, czy nie. Jest praktycznie na granicy tutaj tego minimalnego wyciągnięcia. Tam dosłownie chyba pół centymetra wystaje, ale jak sprawdzałem, no to ona siedzi aż dotąd, więc nie powinno się raczej nic podziać. Będzie miała po prostu sztyca bardzo dobry test. Jeżeli chodzi o siodełko, to pozostawiłem oryginalne tutaj ten Selle Italia SRX. Siodełko ciut węższe od tych, co zazwyczaj jeżdżę, bo ja jeżdżę na 155, a tutaj jest 145 mm. Wyściółka bardzo podobna jak w Bontragerze. Taka niby sztywna, ale jest jej grubo, więc naprawdę wstępne są przyjemne odczucia. Zresztą Bikefitter mówił, że jak będzie siodełko ciut węższe, to nic się nie stanie. I na razie zobaczymy, jak będzie się jeździło. Tak, wspornik. Aha, zapomniałem powiedzieć, że wspornik był standardowo 70, ale to już mówiłem wcześniej. Sztyca była aluminiowa i o dziwo, nawet jak była aluminiowa, to ta sztyca, czy aluminiowa, czy karbonowa, bardzo fajnie się ugina. No po pierwsze z tego powodu, że bardzo dużo wystaje, a drugie to, że tutaj po prostu jest ta przestrzeń i to też delikatnie sobie pracuje tutaj w tym momencie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale o, myślę, że jakby się dobrze przyjrzeć, to jest nawet do centymetra odgięcia, więc spoko, fajnie to pracuje. Pozostało chyba tylko z takich kwestii, no to koła i opony, które są już większość osobom dobrze znane. I a propos opon, to są Pirelli Cintorto Gravel Mixed w rozmiarze 700x40. I ja nieraz powtarzam, że ja jeździłem na Pirelkach, zanim to było modne. Może stąd też wyszedł trend, ale ostatnio na serwis trafił rower, który ma zamontowane moje pierwsze opony, na których przyjechałem ponad 10 tysięcy kilometrów. Sami zobaczcie. I to są właśnie moje pierwsze Pirelki w rozmiarze 700x35 ze skinwallem, który już ten skinwall jest mało widoczny. One u mnie miały przejechane 10 tysięcy kilometrów, a tutaj jeszcze jest bieżnik, a to są opony sprzed 3-4 lat. Wiadomo, ponacinane, ale jeszcze są.
więc opony bardzo dobrze znane. Tutaj ten rower ma być troszeczkę może niewyprawowy, ale ma być troszeczkę na bardziej takie dłuższe dystanse. Koła Vinci GRV44, czyli stożek o wysokości 44 mm. Ładnie oczywiście to wygląda, szybko jeździ na jakichś ładnych shooterkach, asfaltach. Są stosunkowo lekkie, bo chyba 1560 gramów, więc w terenie też ładnie sobie dają radę z tych kół. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Ostatnio też są jakieś promocje, znowu podejrzewam, że ta akcja nie będzie trwała długo na Vinci, ale jakbyście potrzebowali takich kółeczek w jakiejś w miarę dobrej cenie, to oczywiście piszcie, postaram się coś dla Was załatwić. Nie mam tutaj jeszcze zamontowanego pomiaru mocy, bo dzisiejsza jazda naprawdę miała być taka dla fanu, więc nie patrzę za bardzo na cyferki, tylko po prostu cieszę się terenami, gdzie jadę, co zwiedzam, więc wiadomo, formuła powoli się jakoś robi, ale dzisiaj naprawdę no pięknie jest. Już ściągam powoli szelepucha, czyli wiatróweczkę, bo naprawdę zaczyna się robić ciepło. Może jeszcze by wypadało wspomnieć, jakie koła były, jakie opony, bo opony były to WTB Riddlery w rozmiarze 700x45 z ładnym skinwallu oraz koła z obręczami R500 i piastami szimanowskimi. To są koła, które są fajne, komfortowe, pancerne, ale niestety no nie pod moje predyspozycje, ja wolę trochę szybsze, lżejsze rozwiązania. Więc jeżeli komuś nie zależy na prędkościach, to tamte oczywiście koła i opony się pewnie sprawdzą. Chociaż no, nie wiem do końca, jak się te WTB Riddlery sprawują. Wydaje się, że w terenie powinny sobie dawać spokojnie radę, ale na asfalcie czy jakichś dobrych szutrach już może być trochę gorzej. Niestety są tam piasty szimanowskie i teoretycznie piasty szimanowskie nie są złe, ale mają ten minus, że no tam są kuleczki, więc trzeba bardzo często dbać, wymieniać te kulki, aby po prostu nie powstały tak zwane wżery na miskach, bo później piasta jest tak naprawdę do wymiany i lepiej jak już zmieniać, to zmieniać na łożyskach maszynowych. Rozbieram się i jadę dalej, zaraz Wam podsumuję, jak ten rower, jakie są pierwsze odczucia, jakie są pierwsze wrażenia. O, proszę, jaki przypad. Nie da, że po ścieżce rowerowej, to jeszcze nas z dziećmi. Można? Także ja też nie jadę po ścieżce rowerowej, ale nie, jest ona w kierunku jazdy. Więc chyba mogę. Jak nie mogę, to mnie poprawcie. Licznik już pokazuje ponad 12 stopni. Jest naprawdę ciepło, fajnie, przyjemnie, mega się kręci. A, takiej pogody właśnie brakowało. Więc dzisiaj miałem zaplanę 80 km, ale chyba się trochę naddam, bo już mam ponad 80 km i może tej stówy dokręcę. Ostatnio się nie udało na szlaku Orlich Gniazd, a teraz może. Myślę, że dzisiaj to jest ten dzień. Dzisiaj pierwsza stówa na nowym rowerze, w nowym sezonie. Ach, ładnie. Troszkę wieje, ale nie za mocno. Wraca gość. Skuterem z dziećmi po ścieżce rowerowej. Opa, chyba wyjechał na drogę. Ok, 100 km pykło. Jeszcze mam ponad 2 km do domu, więc będzie troszeczkę więcej. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie tak się przyjemnie jeździło. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam pokazało średnią prawie 28, a dzisiaj kompletnie nie jeździłem ani dla średniej, ani dla watów, tylko po prostu tak, że patrząc ewentualnie na mapę i przez siebie, więc spoko, naprawdę super się śmigało. I więc jak się jeździło rowerem przed zmianami, a teraz po zmianach. Po raz pierwszy jak na niego wsiadłem, to czułem, że ten rower jest delikatnie mułowaty. Jest to na pewno za sprawą opon, jakże kół, bo nie jest to lekkie rozwiązanie, jest to dosyć ciężkie, pancerne, można powiedzieć delikatnie bikepackingowe, ale naprawdę
był on delikatnym mułem. Mimo że mostek był krótszy i trochę inna kierownica, no to bardzo mi przeszkadzało, mi osobiście, że jak patrzyłem z góry na kierownicę, to było widać przed nią tutaj, tutaj było widać to miejsce. Teraz jak jest ta zmiana, to mniej więcej widzę już tutaj ten element. Nie zakrywa to piasty, tylko mniej więcej to wygląda na tym poziomie. Powiem szczerze, że ta dłuższa baza kół na początku mi nie odpowiadała, ale już powoli się do tego przyzwyczajam. Takie coś było już kiedyś, takie coś już od dawna jest zastosowane chyba w Kelisie Socie i nieraz jak się do niego przymierzałem, to no nie odpowiadało mi to strasznie. Teraz dając dłuższy mostek, ten rower w ogóle kompletnie się inaczej prowadzi, bo na początku on był bardzo, bardzo nerwowy. Mimo że ta baza kół jest dłuższa, więc ta jazda powinna być teoretycznie stabilna, to przez krótszy mostek był on bardzo, bardzo nerwowy. I plusem było to, że on bardzo fajnie reagował, jakby chcieliśmy, powiedzmy, omijać jakieś przeszkody. Jednak ja osobiście nie czułem się pewnie na zakrętach. Dopiero w momencie, kiedy dałem teraz ten dłuższy mostek, kierownicę z krótszym reachem, jeździ się naprawdę super. No można powiedzieć, że idealnie. Teraz po niecałych 4 godzinach jazdy mogę powiedzieć, że jeździ się na nim komfortowo. Pozycja na nim jest taka, że jak siedzę na rowerze, to jest mniej więcej kąt 45 stopni, więc nie jest źle pod tym względem. Wydawałoby się, że może być ta pozycja taka bardziej trekkingowa. Plusem jest to, że tutaj główka wstępnie wydaje się bardzo mała jak na ten rozmiar, ale no tutaj to niweluje dosyć wysoka korona. Tu jest tak rozwiązane po to, że jak ktoś będzie chciał sobie wstawić amortyzator, to żeby nie zaburzało to geometrii. I tu jest bardzo słuszna uwaga, bo naprawdę robi to robotę. Nie czuję dużego nacisku na dłonie. Jest ciut lepiej niż w krosie Eskerze 7 z mostkiem na plusie. Tu mamy mostek ustawiony w negatywie, a różnica wysokości między kierownicą a siodełkiem jest bardzo, bardzo podobna. Chyba tutaj mamy centymetr wyżej. A jeszcze jest zapas na to, żeby ewentualnie mostek sobie odwrócić na plus i też mieć jeszcze wygodniej. Więc jest jakieś 9 cm różnicy między kierownicą a siodełkiem. Nie wydaje się, bo oczywiście sztyca jest bardzo, bardzo wyciągnięta, no ale no akurat cross poszedł w tą stronę, że obniżył tutaj rurę podsiodłową, dlatego jest taki efekt. To co idzie zauważyć, to wydaje mi się, nie sprawdzałem tego w specyfikacji, ale wspornik jest bardziej wysunięty do tyłu i może przez to właśnie jest ten efekt, że nie ma takiego nacisku na dłonie. I w moim przypadku przekłada się to, że trochę ma łatwiej obręcz barkowa i nie czuję, żeby tam jakiś był mocny ucisk. I po prawie 4 godzinach jazdy jest naprawdę wygodnie. Teraz tak, jestem bardzo, bardzo zszokowany, jak ten rower radzi sobie na nierównościach, na dziurach. Bo tak, po pierwsze szersza baza kół daje to, że ten rower inaczej się zachowuje w momencie, kiedy jedziemy po jakichś, nie wiem, korzeniach. Myślałem, że ten widelec przez jego konstrukcję, że on będzie bardzo, bardzo sztywny i on nie będzie tak fajnie wybierał drgania jak na przykład inne widelce, chociażby na przykład Meridzie Silex, która ten widelec był delikatnie zakrzywiony. Więc tutaj przód jest faktycznie w miarę sztywny i fajnie to reaguje na jakieś na przykład podjazdy czy jakieś sprinty, ale trójkąt tylny jest tak wykonany, że faktycznie, mimo że rama jest aluminiowa, to jakoś pracuje. Tu rurki są, widać, że są bardziej spłaszczone w tym kierunku. Tutaj mamy ten efekt, że całość nam się bardziej, że tak powiem, buja, wygina, więc naprawdę spoko. Więc co, podsumowując, rower po delikatnych modyfikacjach dosyć szybki, wygodny. Mogę powiedzieć wstępnie, że bardzo się w niego wpasowałem, więc powiem tak, że cross zrobiliście bardzo zajebistą robotę i kaski z głów, bo na mnie osobiście rower zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Piszcie oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie o tym rowerze, czy wam też się podoba tak samo jak mi, bo ja, tak jak wspomniałem na samym początku, w tym rowerze się zakochałem. Dodatkowo na razie pozycja na rowerze bardzo mi odpowiada i myślę, że się z tym rowerem dogadamy. Jest to mój trzeci
esker, że tak powiem, w dziupli, nie w stajni, tylko w dziupli. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli jesteście ciekaw, czy tych eskerów będzie więcej, czy mniej, to pamiętajcie o zostawieniu łapce w górę i o subskrypcji oraz dzwoneczku, aby Wam wyskakiwały powiadomienia. A ja tymczasem kończę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.